Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym Aiki Vlogu. Dzisiaj chciałbym krótko powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, w jaki sposób ćwiczyć z bronią w warunkach domowych, a po drugie chciałbym zaprezentować Wam małą niespodziankę związaną z naszym piątkowym filmem treningowym, który pojawia się na kanale na YouTubie. A propos YouTube'a. Po publikacji ostatnich filmów treningowych z Boken i z Joe zaczęliście zadawać pytania, w jaki sposób te techniki wykonywać w warunkach domowych w ograniczonej przestrzeni. Otóż wszystkie techniki z Boken i z Joe, które wykonujemy indywidualnie w pozycji stojącej, czyli w tachi łaza, można równie dobrze wykonywać w pozycji niskiej, czyli w suwari na ograniczonej przestrzeni. Niektóre z tych technik, tak jak podstawowe suburi można z pozycji stojącej niemal wprost przenieść do pozycji niskiej, inne, bardziej skomplikowane, wymagają pewnej adaptacji. Ta adaptacja wynika z faktu, że w suwarii łaza nasze ruchy są nieco krótsze niż w pozycji stojącej, są bardziej oszczędne. Inny jest zakres pracy ciała, inny jest również zakres pracy broni. Jest to więc też świetna forma treningowa właśnie do tego, aby popracować nad nieco bardziej oszczędnymi formami z bronią, niż normalnie wykonujemy to w pozycji stojącej. Do tego często zachęcam moich uczniów, prezentując podczas regularnych treningów w dojo wersje technik wykonywane właśnie w pozycji suwariłaza zachęcając ich do indywidualnego treningu z bronią w domu. Więc jak najbardziej wszystkie podstawowe subuli i awase możecie trenować, nawet jeżeli sufit macie na poziomie 2 metrów. Właśnie w suwariłaza Skoro jesteśmy już przy kolejnych treningach, to w piątki około godziny 20.00 od jakiegoś czasu na naszym kanale na YouTube, również na Facebooku, pojawiają się filmy treningowe. Tak będzie również w ten piątek. Przy czym gościem specjalnym tego i mam nadzieję następnych treningów będzie sensei Dariusz Zięba z Kraków Aikikai Polska. Sensei zaprezentuje Wam techniki głównie z jo, zarówno na poziomie podstawowym, takim jak podstawowe uderzenia, pchnięcia i kata, ale również na poziomie bardziej zaawansowanym dla osób już dobrze zaznajomionych z treningiem z bronią. Zapraszam Was więc w piątek na film i na wspólny trening. Do zobaczenia.